Jacek Iwonka zapraszam na news medialny. Na początek serwisu Telewizja Polska dostała cały multiplex szósty gdzie może nadawać kolejne swoje kanały tematyczne. Więcej informacji na temat na temat miksu szóstego poda Jakub Tłumacz. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Jacek Oko, dokonał 21 września bieżącego roku ogólnopolskiej rezerwacji częstotliwości z zakresu od 470 do 694 MHz w paśmie UHF dla telewizji polskiej. Dotyczy to obszarów wykorzystania częstotliwości dla szóstego multiplexu MUX-6 naziemnej telewizji cyfrowej. Pozwolenie dotyczy okresu od 1 lutego 2023 roku do 31 stycznia 2033 roku, czyli 10 lat oznacza to, że od 1 lutego 2023 roku telewizja Polska będzie mogła na stałe objąć mux 6 i będzie jedynym nadawcą, którego kanały będą tam dostępne. Emisja będzie prowadzona w DVB-T2 HVC -E i znajdzie się tam maksymalnie 8 kanałów. TVP może korzystać z częstotliwości od 1 lutego 2023 roku do 31 stycznia 2033 roku, mówi preserwisowi Witold Tomaszewski pełniący obowiązki rzecznika prasowego UKE w MUKSie szóstym może być umieszczonych jednocześnie nie więcej niż 8 programów telewizyjnych określonych w karcie powinności. Aktualnie TVP nadaje w MUX 1 kanał TVP ABC, w MUX 3 kanały TVP 1, TVP 2, TVP, TVP Info, TVP Historia i TVP Sport, a w MUX 8 TVP Kultura i TVP Kobieta. Ponadto w eksperymentalnym MUX DVBT 2 oferuje oprócz kilku kopii także TVP Dokument, TVP Rozrywka, TVP Polonia i TVP Nauka. Nadal w telewizji naziemnej brakuje TVP seriale i TVP HD. W połowie 2023 roku ważność stopniowo stracą rezerwacje na eksperymentalną emisję DVB-T2 TVP pokrywają się one z docelowymi częstotliwościami MUX 6. Wówczas nadawca, aby nadal oferować nadal TVP Dokument TVP Rozrywka TVP Polonia i TVP Nauka odbiorcom dvb 2 będzie musiał przenieść je do MUKS-u 6. Dla newsu medialnego Jakub Tłumacz. Nadal nie wiadomo, co w przyszłości stanie się z MUKS-em 8 w paśmie VHF. Pojawiały się pomysły, by ten multiplex przeznaczyć dla radia cyfrowego DAB, a dostępne tam stacje przenieść do nierozdysponowanego jeszcze MUX 5. Stałym objęciem muxu 6 zainteresowana była tylko TVP. Dla newsu medialnego Jakub Tłumacz. W serwisie kolejny temat. Ruszył testowy multiplex w Network t 2 w Katowicach. Informacje przygotował Grzegorz Tłumaczowski. 10 października bieżącego roku w godzinach wieczornych z nadajnika zlokalizowanego w Katowicach na wieżowcu Stalexport przy ulicy Adama Mickiewicza 29 ruszyła eksperymentalna emisja dvb 2 z kanałami telewizyjnymi MWE Networks. W chwili obecnej widzowie będący w zasięgu mogą odbierać sześć kanałów Power TV HD, Filmax, Xtreme TV, TVC, Nuta Gold i Junior Music. Testowa emisja dvb 2 MWE Network sprowadzona jest na kanale 36 o częstotliwości 594 MHz. Przypomnijmy, że MWE Network sprowadził już testy DVBT2 z Katowic na kanale 38 o częstotliwości 610 MHz z RTCN kosztowy, jednak emisja musiała zostać zakończona z uwagi na wygaśnięcie 22 maja bieżącego roku pozwolenia wydanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Teraz grupa Michała Winnickiego uzyskała nowe pozwolenie i MUX testowy z Katowic można już odbierać na kanale 36 o częstotliwości 594 MHz z kierunku Wieżowiec Stalexport. Przed procesem refarmingu w Polsce MWE Networks posiadał pozwolenia na emisję testową dvb 2 także w Gdańsku, Szczecinie i Warszawie. W Szczecinie nadawał na K. 39 618 MHz Spazim Center do 27 czerwca bieżącego roku. W Gdańsku i Warszawie grupa nie rozpoczęła emisji, choć pozwolenia obowiązywały odpowiednio do 24 kwietnia i 12 lipca bieżącego roku. Problemem w przypadku tych dwóch lokalizacji okazało się miejsce instalacji anten odpowiednio Olivia Star i WTT, gdzie swoje systemy posiada już spółka BCAST. BCAST w ramach nieuczciwej konkurencji zablokował montaż naszej własnej anteny na WTT w Warszawie pod pozorem iluzorycznych zakłóceń emisji, po czym zaoferował nam korzystanie z ich anteny za bardzo wysoką kwotę. Czekamy na wykonanie mocowania anten zgodnie z projektem i kto wie, może zrobimy wszystkim psikus i ponadajemy z warso, informował we wrześniu na forum.satkurier.pl przedstawiciel MWE Networks Michał Winnicki. I dodał, że konkrety w postaci zamontowanych anten pod eksperymenty DVBT-2 MWE Networks ma już w Szczecinie, Amelinie i Katowicach, a Gdańsk czy Warszawa to plany na przyszłość zobaczymy, nic już nie obiecujemy. Częstochowa z nowego komina ma zostać uruchomiona w DVBT-2 od razu albo na tyle zmniejszona zostanie moc Katowic, aby nie było zakłóceń. Dla newsu medialnego Grzegorz Tłumaczowski. Niestety w naszym serwisie to już jest wszystko. Do zobaczenia w telewizji Omega TV.